Mam swoją jakąś tam mądrość wynikającą z doświadczania tej przestrzeni już od dłuższego czasu, i ona pozwoliła mi spojrzeć na różnego rodzaju warianty, co się może wydarzyć, co się dzieje. I tak naprawdę ja jestem wtedy podczas całego tego pokoju ciemności dla Was do dyspozycji. Do takiej dyspozycji, która zaczyna się od tego, że ja patrzę na wszystkich nas, uczestników, jako istoty samodzielne, powstające do samodzielności, do samostanowienia o sobie. I więc za tym idzie też taka samoświadomość, która wiąże się z taką wewnętrzną mądrością, że każdy z nas wie, co jest najlepsze dla niego. Zna swoje granice, zna swoje różnego rodzaju odsłony, aspekty, które no, w spotkaniu z nimi to od każdego z nas zależy, jak my chcemy daleko i głęboko wejść w to odkrywanie siebie. I ja wychodzę z takiego założenia, że tutaj, wiecie, ja sobie mogę pogadać i tak dalej, a i tak wy wiecie najlepiej o sobie to, co jest takie najistotniejsze w tej całej podróży naszej. Jest to, że takie ważne dla umysłu, naszych umysłów, że z racji tego doświadczenia swojego mogę się różnymi rzeczami podzielić z wami. I umysły nasze wobec czegoś, co nie znają, będą reagowały w różny sposób. I najprostszym sposobem jest jakby spotkanie się z tym poprzez pytanie, na przykład. Jeżeli coś się gdzieś tam, po tym sobie jeszcze porozmawiamy, w kontekście właśnie takich rzeczy, które może gdzieś się rodzą w tym umyśle, umysłach naszych. Ale właśnie to jest tak, że czasami nieraz brak wyobrażenia albo wyobrażanie sobie czegoś, czego się nie zna, to jest budowane na podstawie tego, co przeżyliśmy. A jak już może doświadczyliśmy wszyscy, czasami nieraz budujemy w wyobraźni coś, nie znając czegoś na podstawie tego, co doświadczyliśmy, no i potem się spotykamy z jakąś dziwną sytuacją, że no, myślałem, że będzie tak. A to było całkowicie inaczej. Jeszcze inna akcja jest tego rodzaju, że jak się nastawiamy na coś, nastawiamy, że sobie wyobrażamy, że będzie tak czy inaczej, a to w ogóle przestrzeń nas zaskoczy. I tak naprawdę to istotne jest to, żeby właśnie tak otworzyć się na tą przygodę, otworzyć się na to doświadczanie tego, co nasza istność, nasza wewnętrzna istota pragnie przez tą naszą wspólną podróż pokazać nam, pokazać tej personie. Bo my tak naprawdę, będąc w tym naszym ciele, przejawiamy się i filtrujemy tą rzeczywistość przez różne rodzaje przekonań, różne rodzaje doświadczenia, które gdzieś były w przeszłości, i my tak to filtrujemy. I czasami nieraz właśnie ta identyfikacja z tą personą, z tym umysłem jest tak mocna, że pewne rzeczy nie dostrzegamy. Więc pokój ciemności tak naprawdę jest taką przestrzenią, która jest sprzyjającą ku temu, by głębiej zobaczyć ten cały swój teatr persony. Z tej perspektywy swojego jestem, swojego jestestwa. I tylko tyle bym można powiedzieć. Już nie mówiąc o tym, że fantastyczne będzie się działo fantastycznie do naszego ciała, bo ono się zresetuje, zregeneruje, pouzdrawia, się tam ten przepływ energii w nas zharmonizuje. To będą cudne rzeczy, takie można powiedzieć, dodatkowe dla mnie, ale dla kogoś mogą być kluczowe w odkrywaniu tego, że może czuć ciałem o wiele głębiej i mieć kontakt z tym ciałem. Dla mnie ważniejsze w tym wszystkim to jest takie odkrywanie tego uczucia w sobie, tego istnienia w sobie, które jest, można powiedzieć, tym świadkiem, obserwatorem całego tego teatru i osadzanie się w tym. Bo wiecie, można sobie fundować różnego rodzaju sytuacje, spotkania, gdzie różnymi zewnętrznymi czynnikami wspieramy się i budzimy jakąś świadomość. Tak naprawdę
Ilekroć my będziemy wpływać na swoją gospodarkę hormonalną, fajnie doświadczyć nagle, nie wiem, tego DMT, że tak powiem. Tego, że szynka po prostu nagle się rozświetli, widzimy to wewnętrzne światło. Ale każde takie działanie zewnętrzne powoduje jakiś rodzaj, można powiedzieć, takiej słodkiej dysharmonii, która nam się podoba, nas zachwyca, nas podnosi, ale potem opada. I cała idea w tym, która jest dla mnie taka towarzysząca już od dłuższego czasu, to jest to, żeby właśnie pozwolić sobie na to, by to tak zwane DMT, czy ten stan psychodeliczny, czy w ogóle to coś, co jest w nas naturalne, żeby się objawiło. No i właśnie stąd ta przestrzeń, gdzie my zatrzymujemy się, resetujemy się, umieramy w tej symbolicznej śmierci, w ciemności, bez jedzenia i picia, jest stanem, który o dziwo, powiem wam, przez tyle tych edycji, już tyle lat, tyle tych godzin tam spędzonych w tej ciemności, tyle tych doświadczeń ludzi, którzy to dotknęli, to przyczynia się to wszystko do takiego wielkiego wow, zaskoczenia, w ogóle zaskoczenia, takiej oczywistości już dla mnie, że to wszystko jest w nas. I możemy mówić sobie o tym, że wszystko jest w nas i tak dalej, mądrość, moc, miłość, jesteśmy miłością i tak dalej. Można o tym mówić dużo, można doświadczać chwilowo, gdzieś tam wpływając na swoje hormony, czy relaksując się, czy medytując, robiąc różne rzeczy, ale ile tak długo, jak to będzie się pojawiało jako czynnik, w wyniku czynnika zewnętrznego, to będzie coś tam jeszcze do zaklikania w nas, do poznania, do odkrycia. I właśnie dla mnie ten pokój ciemności jest taką przestrzenią, która pozwala tego doświadczyć. Pozwalamy sobie wtedy na to doświadczenie. Ale inaczej mówiąc, to kiedy tak wchodzimy w tą przestrzeń, to czy jesteśmy gotowi? Umysł powie zawsze nie. Ale czy jesteśmy gotowi na to, by puścić wszelkiego rodzaju swoje wiary, przekonania, pomysły na szczęście, pomysły na siebie, jakieś swoje mądre patrzenie na życie, pozwolić całkowicie, by z tego wyłoniło się to rdzenne uczucie tego, kim jesteśmy. I to jest dla mnie esencjonalne, bo tak naprawdę wiecie, możemy sobie tutaj mądrkować się, mówić o różnych rzeczach, o tym, czym jest ta jaś, czym jest ta persona. Fajne są te słowa, tak się komunikujemy. Ale to jest tak naprawdę, można powiedzieć, drugorzędne w porównaniu z tym, kiedy mamy kontakt z tym swoim uczuciem, tego swojego jestem. I kiedy widzimy te wszystkie, można powiedzieć, role naszej persony, te różne aspekty, częstokroć one mogą być nieuświadomione, bo ta ciemność w sobie taką ma symbolikę, można powiedzieć, albo takie zaproszenie, że my zanurzamy się w naszą podświadomość. I ta eksploracja w tym tak zwanym, można powiedzieć, świadomym śnieniu. To tak jakbyśmy zanurzali się w sen. Zasypiamy, ale jesteśmy świadomi. Tam będzie mało spania. Będziemy, można powiedzieć, w takim półśnie. Owszem, tam zdarzy się nam zasnąć, ale to tak naprawdę będziemy w takim wzbudzeniu swojej energii i w takich różnych zaskakujących nas, bo one same z siebie będą się pojawiały w procesach, że my no będziemy, można powiedzieć, na jawie śnić i zanurzać się w swoją podświadomość. To będzie taki czas, gdzie będziemy mogli, ja to będę mówił na naszym spotkaniu takim przygotowującym w poniedziałek, w niedzielę też, jak spotkamy się w poniedziałek, głównie będą takie zajęcia przygotowujące. I wiecie, tak, ja mówiłem, że mam tą świadomość tego, że wszystko my wiemy, rozumiemy i tak dalej.
Poniedziałkowe spotkanie będzie tak bardzo mocno sfokusowane na takie praktyczne elementy, co się może wydarzyć, co się będzie działo w naszych ciałach, co się może dziać w naszej tej energetycznej przestrzeni. Także to będą takie kwestie, no można powiedzieć, przygotowujące i one bardzo wspierają. To kiedyś ktoś powiedział, że może tak od razu już się wyrywa, chce wejść w tą ciemność, ale powiem wam, że czas nauczył mnie tego, że jest to bardzo ważne, żeby z sobą się zestroić, pobyć ze sobą i też spojrzeć na takie elementy jak ciało, dbanie o ciało, o to, co się może dziać w kontekście tych całej naszej tak zwanej psychodelii, chociaż to jest takie słowo może pejoratywne dla niektórych, tego stanu takiej rozszerzonej świadomości. Bo wiecie, zanurzanie się w taką naszą podświadomość, czy spotykanie się z jakimiś wydarzeniami ze swojej przeszłości i widzenie jej z tej innej perspektywy, bo ona się będzie rozszerzała, powoduje to, że dobrze wyłapujemy, dostrzegamy różnego rodzaju takie zapętlenia, programy, różnego rodzaju rzeczy, które nam towarzyszyły przez życie i nieraz one są cały czas u nas obecne, nieraz się odzywają. Albo są nieuświadomione i nagle je dostrzegamy. I to jest ta wdzięczność tej naszej istoty, tej naszej, jakkolwiek to nazwiem, tej naszej istności, która przejawia się przez ciało, że ona w tym obszarze, w tej przestrzeni, łatwo jest w stanie pokazywać nam, tej naszej personie, pokazywać nam, albo inaczej mówiąc, jak my jesteśmy ubrani w tą naszą personę i przejawiamy się, to często jest taka duża identyfikacja z ciałem, z tym ubraniem. I punkt dostrzegania z tej persony, która jest, może być pełna lęku, może być pełna jakichś różnych przekonań ograniczających, czy różnych jakichś takich egotycznych wywyższeń, że ja to, co to ja, jaki ja to jestem, ja, i tak dalej. Nagle ten punkt naturalnie przesuwa się w widzeniu siebie ze swojego centrum, do swojego centrum. I my widzimy nagle nie z tej identyfikacji tego naszego ubrania, tylko widzimy z tego naszego centrum. Brzmi to może tak jakoś dla niektórych może dziwnie, ale tak się dzieje. Najprościej to ujmując, i będę to powtarzał, bo to jest przepiękna sprawa, i przypominał o tym, chociaż to jest tak, że każdy będzie indywidualnie to przeżywał, i to, co mówię, jest, można powiedzieć, jakimś tam moją refleksją, moją ekspresją, ale też mam świadomość, że te przeżycia mogą być bardzo indywidualne u każdego z Was i mogą być inne. To, co jest dla mnie takie istotne, że w momencie, kiedy mi się przesuwa ta świadomość, wiecie, po tylu edycjach ona mi się bardzo mocno przesunęła. Ja mam nieźle to już pokręcone w tej głowie. Znaczy pokręcone w sensie takie, że tak uporządkowane, tak mi się to fajnie osadziło. I to jest dla mnie mój potencjał, mój skarb, moja taka radość istnienia samego w sobie, że kiedy my na przykład kłócimy się z sobą, kiedy siebie nie akceptujemy, kiedy coś robimy i siebie krytykujemy, czy nie akceptujemy, no przeróżnego rodzaju rzeczy te, które wywołują wojnę, napięcie w ciele. Kiedy zaczynamy je dostrzegać z tej perspektywy miłującego swojego jestem, otulającego siebie, to nagle widzimy daną scenę nie z perspektywy tego zacisku, który nam umysł zafundował, tylko ze względu na te toksyczne programy, ale widzimy siebie z perspektywy takiego otulenia i przyjęcia siebie w całości, tej całej naszej persony, całego ciała. Nawet gdy ono jest jakieś może w ocenie tego umysłu, porównującego się z innymi, jakieś nie tak, coś robi nie tak. Nagle odkrywamy taki stan, który jest świadomością otulającą całe nasze życie, w całości. I widzenia w tym życiu, że tam nie ma żadnego błędu. Wszystkie doświadczenia były świętymi doświadczeniami, które nas uczyły, które nam pokazywały coraz głębiej wartości, te, które nie są osadzone w fizyczności.
Bo tak naprawdę wszystko, co nas zaprasza do jakiegoś doświadczenia, no to chce nam tak ostatecznie pokazać, że zmiana jest czymś naturalnym w przepływie życia. Że trzymanie się rzeczy, które i widzenie w nich, że one są nieprzemijalne, to jest niezły zacisk w życiu. Wiecie, jak ja bym miał sobie tak powiedzieć o tym, co jest takie dla mnie esencjonalne, najprościej, bo to wiecie, pokój ciemności, pokojem. Można to w różny sposób inny doświadczać, chociaż to jest tak, że ja będę tutaj ze swojej perspektywy mówił, że innego doświadczenia tak głębokiego w spotkaniu z samym sobą nie znam. Jest ciemność, bez jedzenia, bez picia, jest totalne spotkanie z sobą w tym łonie Matki Ziemi. W symbolice można by było powiedzieć, że to by najlepsze byłoby taka jaskinia. Jest ciemność. I to, co jest dla mnie takie istotne, to zobaczcie, jak. Ja nie będę w trakcie, tam może będzie kilka takich elementów tych dni, w których będziemy w ciemności. Będą takie podczas drugiego i trzeciego dnia, rano i po południu, czy wieczorkiem, tam zabębnie, czy będą jakieś dzwonki kosi, dźwięki i kilka słów, tylko tak można powiedzieć, naprowadzających, fokusujących na pewne rzeczy, które są takie bardzo uniwersalne. Ja nie będę uprawiał jakiejś takiej, nie wiem, wzniosłej medytacji. Teraz zaczynamy medytować. Teraz się wyciszamy. Uważam, że życie jest w swym nieustannym, codziennym przepływie medytacją. To jest po prostu czułość w percepcji, w dotykaniu, w czytaniu tego, co się dzieje wokół nas. I to jest, można powiedzieć, samo w sobie. Ale my, z racji tego, że mamy tyle różnych bodźców wokół, tyle różnych sytuacji, jesteśmy przez to zapraszani do tego, żeby zatrzymywać się, dbać o tą swoją wewnętrzną, taką można powiedzieć, ciszę, harmonię, spokój, takie bycie w takim kontakcie ze swoim ciałem, z tym, co się dzieje. I jakbym miał tak przedstawić troszeczkę tak praktycznie w tym momencie, bo ja to powiem i też zachęcę Was do tego, żeby to po prostu praktykować. Każdy to praktykuje na swój sposób, ale to bym wskazał Wam taką prostą rzecz. Wiecie, można różne rzeczy wykonywać, ale kiedy tak zatrzymamy się nad tematem związanym z naszym oddechem. Zobaczcie, kiedykolwiek cokolwiek się dzieje, kiedy zatrzymujemy się, czy jesteśmy jakoś zburzeni, czy coś się dzieje. Ja teraz też mówię to w kontekście pokoju ciemności, bo to będzie miało, ja powiem wam, fundamentalne znaczenie dla pokoju ciemności. Z tej mojej perspektywy to jest fundament. To kiedy zatrzymujemy sobie się i jesteśmy tak, jesteśmy. No, możemy być skrzywieni, możemy być cokolwiek, jakkolwiek, i tak nas, nasza istota nas pokieruje, czy wyprostować kręgosłup, czy jak się tam ułożyć. Zobaczcie, kiedy bierzemy sobie wdech i wydech, i z każdym wydechem relaksować swoje ciało, rozluźniać je. Rozluźniać je. Z każdym wydechem rozluźniać ciało. Bym powiedział, że to jest tak wiele, albo może co to jest? No, niby nic. Dla mnie ja w tym widzę esencję naszego funkcjonowania. To przez przyspieszony oddech, przez płytki oddech, przez nieświadomy oddech. My sobie robimy mnóstwo napięć w ciele, w reagowaniu wobec tego, co nas spotyka. Kiedy pojawia się jakieś takie wzburzenie, to jak dobrze jest wtedy zatrzymać się i po prostu oddychać, rozluźniając ciało z każdym wydechem. Można, wiecie, robić różne hiperwentylacje. Miałem taki pokój ciemności, gdzie u mnie to silnie, bo każdy pokój ma swój jakiś urok niepowtarzalny. Bo ja też jestem, można powiedzieć,
w eksploracji, doświadczaniu, pogłębianiu, ale to się raczej nie idzie w skomplikowane narzędzia, ale bardziej w taką prostotę, totalną prostotę. I to jest, ta droga mnie tak prowadzi. Miałem takie pokoje ciemności, gdzie może dwa były, gdzie ja byłem taki bardzo, no, rozwijałem sobie te technologie, że tak powiem. Ja nie mówię na nie, że są jakoś niefajne i tak dalej. Są fantastycznym doświadczeniem i może czasami się ponownie mi zdarzyć sięgnąć po coś takiego jak wydłużanie pauzy po wdechu czy wydłużanie pauzy po wydechu. Albo też sięgnąć po coś takiego jak hiperwentylację, która no, sama w sobie ma tam różne swoje takie elementy korzystne, ale sami sobie powiedzmy tak szczerze, nie jest naturalna. My nie wentylujemy się codziennie. Można sobie zadawać, podawać taką rodzaj takiej kawy, takiego kopa energetycznego codziennie rano, bo inaczej nie potrafię. Można. Ja nie mówię na to nie. Mam tam jakby tutaj taką, że tak powiem, sytuację, że dzielę się z wami tym, co z mojej perspektywy działa i jakby to jest dla mnie takie esencjonalne. Ale też zachęcam do tego, żeby każdy odkrywał swoją drogę i to jest też takie, powiem wam, przy wielu różnych takich zwrotnych informacjach do mnie to jest dla mnie bardzo ważne, żeby ta samodzielność każdego z nas, ona się rozwijała, rozszerzała, rozwijała i to było w takim czuciu siebie, a nie, że ktoś tam powiedział, że Mariusz powiedział, czy jakiś nauczyciel. Nie, to jest odkrywanie tego nauczyciela wewnętrznego w sobie. I wiecie, były takie momenty, kiedy zaproponowałem nawet taką wentylację, to było inspirowane oddychaniem Wim Hofa i miało to swoją można powiedzieć, mądrość, moc, doświadczenia. I też w tym była taka otwartość moja, jak we wszystkim. I to jest znowu kolejna rzecz, taka otwartość wobec tego, co się będzie pojawiało, żeby właśnie eksplorować, czy to jest to naturalne, czy to jest ta droga przepływu, czy tutaj jednak jest, nie ma popychania rzeki, czy tamowania tej rzeki. Jedno wiem, że to, co jest takie czule wyłaniające się z naszej świadomości, to jest takie pozwolenie sobie na to, by doświadczenie płynęło w swoim tempie i w swoim kierunku. Żeby nie było tak, że ja coś, że się chcę popychać, bo już chcę być tym oświeconym, czy skontaktowanym ze źródłem, cokolwiek, lepiej. Wiecie, co jest ciekawe w energii, co się bardzo tak fajnie układa i przejawia dla mnie poprzez pokój ciemności między innymi, to jest to, kiedy pozwalamy, by ta rzeka płynęła, to ona płynie w swoim tempie, w swoim kierunku. I widzimy tym uczuciem tego swojego istnienia, że coś nas może przyciągnąć, coś jest twarde, coś jest miękkie, coś nas otwiera, coś nas zamyka, coś jest takie szorstkie. No, możemy różne rzeczy percepować nie z pozycji tego umysłu, który oceni, zmierzy i powie, o kurde, to będzie fajne, więc to zastosuję, to mi to podbije energię. No dobra, możesz to robić, doświadcz tego. Ale też obserwuj, że nagle okazuje się, że można być tak samo uzależnionym od kawy, jak i od hiperwentylacji, czy od pewnych ćwiczeń. Można, ale to też jest, wiecie co, ja powiem wam tak, że z perspektywy czasu widzę, że wszystko ma swoją rolę, wszystko ma swój sens i czasami nieraz my wchodzimy w pewne rzeczy, podeptamy to błotko, zobaczymy, że nagle coś nas tam uwiera i stwierdzamy, że to nie jest dla nas, bo gdzieś tam w naszej esencji jest taka wielka tęsknota, czy tęsknota, może nie, jest rodzaj takiej naturalności, takiego przyzwolenia. I to jest fajne, żeby właśnie, tak jak powiedziałem o tym oddechu i takim prostym relaksie, to teraz taka esencjonalna myśl dla was, ale też będę ją powtarzał, bo to jest bardzo ważne.
To jest tak istotne, że no właśnie umysł nagle chciałby już zakombinować, coś zrobić, bo jeszcze pomóc. Zobaczcie, czy może być taka sytuacja, bo sobie tak wyobraźcie, odczujcie, kiedy się relaksujemy, czy ma to sens, czy to tak gdzieś działało w waszym życiu, może już takie doświadczenia macie, że kiedy zatrzymujemy się, dajemy sobie swojemu ciału się zrelaksować i ta perspektywa taka się w nas rozszerza w tym uspokojeniu i ciszy, to dzieje się pewien cud. Ten cud można zobaczyć też na naszym ciele fizycznym, że pojawia się ta homeostaza, zaczyna się ciało równoważyć, energia zaczyna się w nas równoważyć. I co się dzieje z tym równoważeniem? Coś, co tak naprawdę jest bezwysiłkowe. Polega to na tym, że to, co ma być, jest, a to, co ma odejść, odchodzi. Zobaczcie, nawet w kontekście energii, kiedy coś się tam gdzieś, nie wiem, w nas, my to dokarmiliśmy swoją uwagą i takie już jakieś te babole energetyczne, czy jakieś tam rzeczy się do nas, nie wiem, poprzyklejały i nas gdzieś tam terroryzują w różnych momentach. Kiedy podnosimy nasze wibracje, kiedy ta naturalność się w nas ujawnia, to rzeczy te, które są niespierające, bo to są nauczyciele, te wszystkie jakieś tam tak zwane, bym powiedział, zapętlone babole, czy tam jakkolwiek to nazwać, nie chcę to jakoś tak nazywać, bym powiedział, lękowo, czy jeszcze inaczej, to jest tak, że one są ku temu, żeby nas uczyć. Że mamy gdzieś otwartą furtkę w jakimś przekonaniu, które tak naprawdę jest zbudowane na lęku. I chodzi o to, żeby to dostrzec i otulić, ale nie tutaj ja dbam o swoją energię, stawiam swoją granicę, czy po prostu jestem w swojej esencji. I tak naprawdę, zobaczcie, kiedy relaksujemy się, kiedy pozwalamy sobie na to, to co ma odejść, odkleja się, odchodzi, rozpuszcza się. Transformuje się. To, co ma być i nas dalej gdzieś tam, że tak powiem, prowadzić w swoim nauczycielskim rytmie, bo jeszcze tej lekcji nie odebraliśmy, to będzie. Bo my możemy mieć swoje różnego rodzaju jakieś tam, że tak powiem, przywiązania do jakichś obrazów siebie. A tutaj jest taki czas, a pokój ciemności jest takim czasem, żeby to wszystko zobaczyć, przyjąć i puścić.